Jeżeli Forza Horizon 6 ma pojawić się w tym roku, to zapowiedź tej gry musi pojawić się w czerwcu tego roku. 9 czerwca o godzinie 19 startuje pokaz Xbox Showcase, na którym najprawdopodobniej pojawi się zapowiedź Forzy Horizon 6. Jeśli tej zapowiedzi nie będzie w czerwcu, to znaczy, że Forza Horizon 6 w tym roku się nie pojawi. Jeden leaker, czy raczej osoba, która uznaje siebie za leakera, czyli kogoś, kto podaje jakieś takie informacje, wycieki na temat różnych premier gier, które nie zostały nawet zapowiedziane, powiedział, że właśnie na Xbox Showcase teraz w czerwcu pojawi się zapowiedź Forzy Horizon 6, a tym samym w niedługim czasie zobaczymy najnowszą produkcję Xbox Studios. Na początku tego roku studio Turn 10 opuściła znaczna część ekipy i utworzyli swoje własne studio, gdzie produkują swoje własne gry. Były to osoby, które tworzyły serię Forza Horizon już od bardzo dawna i nowa część na pewno, a raczej ja myślę, że zostanie na pewno opóźniona i szanse na to, że pojawi się w tym roku, są 50/50. Bardzo bym chciał, żeby w tym roku pojawiła się nowa część, ale jestem mocno sceptyczny, patrząc na to, że również studio Xboxowe pracuje nad nową grą Fabe. Jeśli jednak pojawi się zapowiedź Forza Horizon 6 na Xbox Showcase, chcę wam tylko powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, że poza zapowiedzianymi grami, które mają się pojawić na tym pokazie, są też gry, które w ogóle nie zostały zapowiedziane. Przypomnę wam, jak to było w przypadku Forza Horizon 5. Do samego pokazu, do samego pojawienia się zwiastuna na livestreamie Xbox Showcase, wtedy to się nazywało E3, tych targów E3 już nie ma i to zastąpiły targi Xbox Showcase, czy po prostu Xbox Showcase, wydarzenie na żywo. Do samego pokazu pierwszego zwiastuna Forza Horizon 5, 3 lata wstecz, nie było wiadomo, czy ta gra się pojawi. Razem sobie wtedy oglądaliśmy streama na żywo i moja reakcja była po prostu, no... Są balony! Shit! Więc i tym razem możemy się spodziewać tego, że do samego końca będą pojawiały się jakieś wycieki, będą pojawiały się jakieś plotki, domniemania i tak dalej, ale to, czy Forza Horizon 6 pojawi się w tym roku i czy zostanie zapowiedziana na tych targach, dowiemy się dopiero wtedy, kiedy te targi będą i dopiero wtedy, kiedy się zakończą. Jeśli pojawi się zwiastun Forza Horizon 6, to wtedy wszystko na 100% się wyjaśni. Moim zdaniem może być taki scenariusz, że pojawi się zwiastun Forza Horizon 6, ale nie pojawi się gra w tym roku, patrząc na te problemy, o których powiedziałem wam przed chwilą. Jeśli jednak Forza Horizon 6 zostanie zapowiedziana, to najprawdopodobniej pojawi się także na konsolę PlayStation, co będzie ogromnym krokiem naprzód, bo seria znacznie poszerzy swoją bazę fanów o tych, którzy grają na PlayStation. Na początku 2024 roku podczas livestreama studio potwierdziło jednak jedną wiadomość, która może być przykra w tym kontekście, dlatego że zapowiedzieli sporo aktualizacji do Forza Horizon 5, a co za tym idzie, może się okazać, że nie planują jeszcze wydawania nowej części, skoro zaplanowali sporo kontentu dla obecnej części gry. Wszystko okaże się w niedzielę, 9 czerwca o godzinie 19, kiedy zacznie się Xbox Showcase. Zapraszam was na mojego livestreama, gdzie razem będziemy sobie oglądać ten pokaz. Szanse, że pojawi się zwiastun Forza Horizon 6 jest 50/50 moim zdaniem, ale jest to dokładnie ten sam moment w osi czasu między Forzą Horizon 4 a Forzą Horizon 5. Minęło dokładnie tyle samo czasu między premierami tych dwóch gier. Więc tradycyjnie zwiastun
Forza Horizon 6 powinien pojawić się w czerwcu, a sama gra powinna mieć swoją premierę na jesień. Jak będzie, to zobaczymy. Na ten moment zapraszam Was na streamka wspólnego. Trzymajcie się, na razie. Cześć.